Dzień dobry, Mirosław Dragon, witam na debacie wyborczej w NTO. Dzisiaj gościmy kandydatów na burmistrza Kluczborka, a są nimi Jarosław Kielar. Witam Państwa. I Stanisław Konarski. Witam serdecznie. Jarosław Kielar jest burmistrzem Kluczborka od 16 lat, a Stanisław Konarski jest wieloletnim radnym i społecznikiem w Kluczborku. Pierwsze pytanie, każdy będzie miał minutę na odpowiedź. Pierwsze pytanie jest o kampanię wyborczą w Kluczborku, która tak naprawdę ruszyła po wizycie premiera Mateusza Morawieckiego. Premier Morawiecki przyjechał do Kluczborka, poparł Stanisława Konarskiego i jednocześnie skrytykował obecne władze Kluczborka. Czy poparcie premiera, waszym zdaniem, będzie miało wpływ na wyniki tych wyborów, pan Stanisław Konarski? Oczywiście, że tak. No, wizyta premiera Najjaśniejszej Rzeczpospolitej w Kluczborku, w mieście, no, można powiedzieć, nie za dużym, to jest wydarzenie dla tego miasta. Jakby nie patrzeć, no, musimy to odbierać bardzo pozytywnie, ponieważ były deklaracje ze strony pana premiera, było poparcie co do mojej kandydatury. No, jest to dla mnie osobiście bardzo ważne i myślę, że nie jeden kandydat startujący na burmistrza, wójta, czy na jakąś inną funkcję, z takim poparciem na pewno by się cieszył, aczkolwiek trzeba uczciwie powiedzieć, że też odbieram sygnały, że ta wizyta i te poparcie i to wszystko, co się wydarzyło na kluczborskim rynku, może mi bardziej zaszkodzić niż pomóc. Też takie sygnały odbieram, ale jestem jak zawsze optymistą. Cieszę się z tego, że pan premier był u nas, że spotkał się z tak licznie zgromadzonymi ludźmi na rynku. Powiedział swoje, co powiedział, są deklaracje, jest poparcie. No, jeżeli wygram te wybory, to myślę, że Kluczbork będzie miał duże szanse rozwoju. Panie Jarosław Kielar? No, przyjazd premiera nie jest często. Oczywiście polityka ma to do siebie, że jednych popiera premier, drugich nie potrzeba popierać. Z drugiej strony dobrze by było, że jeżeli przyjeżdża, to warto być przygotowanym na przyjazd, bo zdania, które zostały sformułowane przez premiera, zresztą na które odpisałem, były zdaniami nieprawdziwymi, chociażby obwodnica. Ja powiem tyle, że właśnie wczoraj wysłałem pismo do pana premiera i będzie napiszę, w którym można powiedzieć, że sprawdzam, ponieważ PKP od 10 lat jest jak gdyby w sporze z gminą odnośnie pieniędzy, które mamy zapłacić za część gruntów. Jest to 1 600 000. Skoro jest pomoc, pismo wczoraj wyszło, mam nadzieję, że pan premier dotrzyma obietnic i 1 600 000 zł poprzez ugodę pomiędzy PKP, którą od 10 lat nie możemy zawrzeć, będzie to już pierwsze załatwienie, a później zobaczymy. Ten dźwięk oznacza, że czas na odpowiedź minął. Drugie pytanie. Jaki panów zdaniem jest największy problem Kluczborka i jak zamierzacie go jako burmistrzowie, przyszli burmistrzowie, rozwiązać? Panie Jarosław Kielar teraz jako pierwszy. Znaczy, problemy są podobne jak w każdym miejscu, bo uważam, że sprawa pracy dzisiaj nie jest już większym problemem. Jest sprawa mieszkalnictwa, jest to problem, nad którym należy się zastanowić. Zgłosiliśmy się do programu Mieszkanie Plus. Są wskazane lokalizacje. Jeżeli to będzie realizowane, to osoby, które zarabiają, będą mogły znaleźć takie mieszkanie, choć trzeba przyznać, że czynsze są bardzo wysokie i to jest podstawowy problem, bo w wielu przypadkach warto wziąć kredyt i samemu spłacać. Z drugiej strony również będziemy realizować program związany z staraniem się o poprawę infrastruktury mieszkaniowej poprzez programy, które są, które powodują, że można remontować mieszkania. Myślę, że poprawić trzeba również stan niektórych dróg gminnych. One są według mnie daleko powyżej średniej, jaka jest czy w województwie, czy w kraju, ale zawsze trzeba poprawiać. Pan Stanisław Konarski. No, moim zdaniem największym problemem jest gminy jest nasza obwodnica, której żeśmy bardzo chcieli, pragnieli wszyscy. Ja też jestem 16 lat radnym, tak jak pan burmistrz, 16 lat burmistrzem. Ta obwodnica nam była bardzo potrzebna. No, nie było wsparcia ze strony centralnej, czyli rządu, PO-PSL. Zdecydowaliśmy się tą obwodnicę zacząć budować z własnych środków. Pierwszy odcinek z własnych środków. No, było takie założenie, że jeżeli pokażemy, że gminę stać na pierwszy odcinek, liczyliśmy na pomoc.
No, z rządu, ale niestety. Drugi i trzeci odcinek jest tak, że dostaliśmy pewne dofinansowania, ale dzisiaj wygląda to tak, że jesteśmy, tak jak pan burmistrz wiele razy podkreśla, chyba jedynym samorządem w Polsce, który buduje obwodnicę miasta z własnych środków. Powoduje to to, że wydaliśmy już między 30 a 40 milionów na tą inwestycję, no i dzisiaj z tego powodu mamy problemy finansowe w gminie, a objawem jest tego to, że po prostu musimy już wydawać obligacje. I tutaj rozwiązanie tego problemu, żebyśmy mogli tą obwodnicę dokończyć nie z własnych pieniędzy, no to będzie tlenem w płuca naszej gminy od strony finansowej. Mi się wydaje, to jest największy nasz problem. Kandydujecie obaj na stanowisko burmistrza, ale jednocześnie wystawiacie swoje listy do Rady Powiatu. Chcecie też współrządzić powiatem. Jednym z największych problemów w całym powiecie kluczborskim są kłopoty szpitala powiatowego, kłopoty kadrowe, kłopoty finansowe. Trwają starania o OIOM dla Kluczborka, ale ma być on zlokalizowany nie w szpitalu powiatowym, ale w szpitalu prywatnym. Czy waszym zdaniem OIOM w Kluczborku powinien powstać w prywatnym czy w publicznym szpitalu? I jako pierwszy pan Stanisław Konarski. No ja tutaj zdecydowanie powiem, że tylko w publicznym, z tego względu, że jeżeli byśmy sięgnęli historią kilkanaście lat do tyłu, sytuacja była taka, że OIOM w Kluczborku praktycznie był gotowy. No i Olesno też się starało o ją, gdzie tam jeszcze jeździły taczki z wapnem, a jeszcze tam były nieotynkowane ściany, ale tabliczka już wisiała o ją w Olesnie. I sytuacja była taka, że władze wojewódzkie, wtedy rządzone przez te ugrupowania, które wtedy rządziły, spowodowały to, że pieniądze dostało Olesno, nie Kluczbork. U nas był OIOM gotowy. A jeszcze na nieszczęście nasze było to, że tej decyzji zarządowej województwa pomogły władze wtedy i dzisiaj rządzące PSL-u, ponieważ no, napaliły się jak szczerbaty na suchary na sprywatyzowanie państwowego szpitala. No i to spowodowało, że ten OIOM na uciek. Mieliśmy wyposażenie, mieliśmy wszystko, tylko trzeba było klepnąć temat. No niestety, sprywatyzowali szpital, a dzisiaj wszyscy wiemy, jak ten szpital wygląda. No, kobieta złamie rękę, trzeba jechać do Olesna. No, to jest przykre dla dużego miasta, większego od Olesna, no ale niestety, wtedy zapadły decyzje takie, nie inne. Jak dzisiaj widzę, że ci panowie stoją i opowiadają się za OIOM-em w prywatnym szpitalu, no to niestety, no serce mnie boli, że spowodowali, co spowodowali, a dzisiaj opowiadają za prywatnym OIOM. Dziękuję. Czas minął. Jarosław Kielar. Oczywiście chciałoby się mieć wszystko gdzieś w gminnym czy powiatowym szpitalu czy w sieci polskiej, natomiast trzeba sobie od razu powiedzieć, że problemy finansowe to OIOM jest tylko jednym z ogniw. Tak się składa, że na dzisiaj OIOM-u ani zaczątku OIOM-u w szpitalu powiatowym w ogóle nie ma. I to jest problem, bo żeby OIOM zbudować, no to trzeba kilku milionów złotych. Jeżeli tego nie ma, a obok stoi, to porozumienie można napisać, ponieważ przykład kardiologii jest tym przykładem dobrym, że mamy prywatną kardiologię, z której korzystają osoby wszystkie, które potrzebują tej pomocy. I moim zdaniem uważam, że jeżeli coś mamy gotowe, to tylko mądra, podpisana umowa, która nie będzie bulwersować nikogo, a będzie wpływać na zdrowie mieszkańców, bo to jest chyba najważniejsze i bliskość do niesienia pomocy może spowodować, że ten OIOM w Kluczborku będzie. W kampanii wyborczej w Kluczborku pojawił się też temat wywołany przez premiera Morawieckiego wydatków na sport. Gmina zapłaciła za Jupitery na stadionie MKS-u ponad 2,5 miliona złotych, a MKS Kluczbork spadł z pierwszej ligi i dzisiaj jest już w trzeciej lidze, gdzie oświetlenia stadionu nie trzeba. Czy ten wydatek na Jupitery był potrzebny i waszym zdaniem podstawowe pytanie, na którą ligę stać Kluczbork? Czy MKS wróci jeszcze do pierwszej ligi? Pan Jarosław Kielar. Oczywiście zawsze można mówić, że pewne luksusowe wydatki są niepotrzebne. Tu trzeba sobie zdać sprawę, że w momencie, kiedy budowano to oświetlenie, które kosztowało 2,5 miliona złotych, to był warunek konieczny, żeby MKS mógł występować w pierwszej lidze. Dzisiaj, po trzech latach czy czterech, jest w trzeciej lidze. Oczywiście to oświetlenie nie jest konieczne, ale oświetlenie nie służy tylko piłce nożnej. Były się liczne imprezy i artystyczne, i plenerowe, którym to oświetlenie służyło, ponieważ koszty utrzymania nie są duże, bo jeden mecz w tej chwili na agregacie kosztuje około 500-600 zł, czyli nie jest to koszt duży. Do tego mieliśmy jako jedynie w województwie mecz międzypaństwowy Polska-Portugalia, co myślę promuje mocno również Kluczbork.
Z drugiej strony, jak popatrzymy chociażby na Odrę Opole, jeszcze to oświetlenie powstało 40, myślę, lat temu. Dzisiaj jest ono potrzebne, ale przez lata było niepotrzebne, ale piłkarze byli, służyło to mieszkańcom, bo było to pewne widowisko. Dziękujemy. Dajmy teraz szansę na odpowiedź panu Stanisławowi Konarskiemu. No ja się z panem burmistrzem się tutaj zgodzę, że na tą chwilę, gdzieśmy decydowali się na to oświetlenie, nie było innego wyjścia. Była pierwsza liga, było potrzebne oświetlenie, trzeba było to zrobić, aczkolwiek no, sposób, w jaki to był załatwiony, był taki, no, że nie mieliśmy tych pieniędzy de facto. No, zdecydowaliśmy się na tą firmę, która zbudowała te urządzenia. No niestety, no, ta firma wzięła kredyt w imieniu gminy w taki, a nie inny sposób. No i tyle to kosztowało. No teraz już nie ma co rozdzierać szat, jest oświetlenie, jest trzecia liga, no ale tak jak pan burmistrz powiedział, to można wykorzystywać w różne sposoby, aczkolwiek no kulisy budowy tego oświetlenia, no to media tutaj nagłaśniały, to nie będę tutaj mówił o szczegółach, no ale no jest oświetlenie i będzie, trzecia liga jest, może będzie kiedyś druga, zobaczymy, no ale to są fakty dokonane, no już z tym nic nie zrobimy. Teraz druga część naszej debaty. Kandydaci będą sobie zadawać pytania nawzajem. Jako pierwszy rozpoczyna pan Stanisław Konarski. Panie burmistrzu, no, na ostatniej sesji no, była bardzo ważna sytuacja, która nie była przewidziana ani w naszym budżecie na 2018, ani w wieloletniej prognozie finansowej. No, musieliśmy się zdecydować na wypuszczenie obligacji gminy na 14 milionów plus 7 milionów 300 do 2035 roku odsetek. No to są duże pieniądze, które nie były zaplanowane, a co spowodowało to, że pan burmistrz musiał niestety przedłożyć Radzie taki projekt uchwały, żeby te obligacje gmina musiała wypuścić, żeby mieć środki na funkcjonowanie. Te obligacje są obligacjami, które konieczne są na inwestycje, które mamy zaplanowane do 2020 roku. Są to same inwestycje, które mamy zaprojektowane w budżecie ze środków unijnych. Między innymi jest obwodnica, ścieżki rowerowe, rewitalizacja, czyli inwestycje kilkudziesięciomilionowe. Oczywiście można w inny sposób to próbować realizować. Było to zabezpieczenie gminy na realizację tych zadań. Według firmy konsultingowej jesteśmy zabezpieczeni pod względem możliwości spłat, bo przypominamy, mamy budżet 145-milionowy, jeżeli byśmy przyjęli. Natomiast maksymalnie zadłużenie będzie ponad 64 miliony złotych. Cały czas oprócz tego, że wydajemy obligacje, również spłacamy, więc tutaj jest równowaga, bo dzisiaj wydatkowanie pieniędzy nie polega tylko i wyłącznie na wydatkowaniu na środki, na sprawy bieżące, ale na inwestycje. W związku z tym jest to pewne bezpieczeństwo. Jeżeli będzie możliwość, to również więcej środków będzie na inne inwestycje. Dziękuję. Teraz pytanie zadaje pan Jarosław Kielar. Zarządzanie w gminie to tu również zarządzanie ludźmi. Gmina ma około 1000 pracowników, na które burmistrz ma większy lub mniejszy wpływ. Proszę powiedzieć, jakie pan ma doświadczenie w prowadzeniu jakiejś firmy, czy doświadczenie w zarządzaniu grupą ludzi, ponieważ bardzo ważne jest rozwiązywanie problemów interpersonalnych. No, firmę to ja mam, jednoosobową, ale własną mam firmę, panie burmistrzu, także jakieś zarządzanie jest. Po drugie, zarządzam ludźmi z punktu widzenia mojej charytatywnej działalności, gdzie tu się trzeba bardziej wykazać zarządzaniem ludzi, ponieważ są to ludzie, którzy przyszli oddać serce dla spraw społecznych i wiem, jak trzeba grupę zorganizować, żeby tych ludzi pobudzić. No, pan ma sztab ludzi, którzy robią to za pieniądze. Są szefowie działów, są naczelnicy, którzy są fachowcami w danym odcinku funkcjonowania gminy. No i tutaj czy pan, czy ja, na pewno nie jesteśmy aż tak szczegółowo zapoznani z tym, bo i pan, jak wielu burmistrzów w Polsce, nie zna wszystkiego w szczegółach i nikt nie będzie znał, bo to jest po prostu nie do panowania. To jest tak wielki urząd, że nie jesteśmy w stanie tego opanować. No a zarządzanie ludźmi tak samo. Ja się tego nie boję, ja z ludźmi mam kontakt, ja wydaję dyspozycje, ja wydaję polecenia, ludzie co robią. A tutaj gmina jest może inną perspektywą niż zarządzanie ludźmi w działalności charytatywnej czy społecznej, ale doświadczenie tutaj mogę wyciągnąć. Jeżeli z tych ludzi się wyciśnie jeszcze tego ducha, że chce się coś dobrego zrobić dla gminy, no to ten sztab ludzi będzie jeszcze lepiej funkcjonował. Dziękuję. Druga runda pytań i znowu zaczyna pan Stanisław Konarski.
Panie burmistrzu, ja bym chciał pana spytać, czemu pan zlikwidował gminny program odnowy wsi? 8 lat już się funkcjonuje. Ja ten gminny program zgłosiłem, myśmy go zaakceptowali, fajnie to funkcjonowało, integrowało to społeczność wiejską do działania, były przeznaczone środki, no a teraz od 8 lat już praktycznie nie mamy tego gminnego programu odnowy wsi, no i wioskom trochę żal tego programu, bo brak tej integracji, brak środków, brak jednego towera do działania, gdzie te niewielkie środki w budżecie, jak powiedział, 145-milionowym, a powodują, że te sołectwa niestety żyją troszkę innym duchem, mają inną motywację do pracy społecznej. Myślę, że motywem było wówczas wprowadzenie funduszu sołeckiego, bo taki fundusz został wprowadzony. Zresztą prowadzenie wielu inwestycji na terenach wiejskich było. Fundusz odnowy wsi to był fundusz, w którym pewna rywalizacja istniała między sołectwami, natomiast ja uważam, że fundusz sołecki jest funduszem dobrym, w którym również mieszkańcy dzielą środki. Wydaje mi się, że można powrócić do czy funduszu odnowy wsi, czy jak go sobie nazwiemy, ale akurat wówczas, kiedy likwidowany był, wówczas były bardzo duże inwestycje związane z kanalizowaniem terenów wiejskich i to powodowało, że te środki w terenach wiejskich musiały być w inny sposób realizowane. Do tego był to moment, kiedy zaburzone było funkcjonowanie szkolnictwa wiejskiego i te zadania jak gdyby stawialiśmy bardziej na czele niż akurat Fundusz Odnowy Wsi. Teraz pytanie zadaje pan Jarosław Kielar. Mam pytanie. Wiadomą rzeczą jest, że w budżecie, tutaj pan wspominał o obwodnicy. Mam pytanie, w jaki sposób chciałby pan, aby środki, które są z regionalnego programu operacyjnego, były zrefundowane przez pana premiera. W jaki sposób będzie można żądać zwrotu za coś, co zostało zapłacone z innych pieniędzy? I w jaki sposób według pana będzie można realizować inne zadania przy udziale środków rządowych? No, dzisiaj mamy taką sytuację, panie burmistrzu, że to, co pan powiedział, to są dopiero marzenia. Dzisiaj mamy fakty takie, że budując trzeci odcinek naszej obwodnicy, to my tych pieniędzy nie mamy na tą obwodnicę, to po pierwsze. Mamy pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, z Regionalnego Programu Operacyjnego 9 milionów, ale niestety, jeżeli pójdzie realizacja tej inwestycji, my jako gmina musimy mieć wkład własny. Dzisiaj wypuszczając obligacje, my się zabezpieczamy, żeby mieć te pieniądze. Jeżeli my jesteśmy na tym etapie, że my tych pieniędzy nie mamy, to zawsze jest szansa, żeby je z powrotem pozyskać z środków centralnych, no bo przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych Autostrad rząd buduje obwodnice miast. I dzisiaj, mówiąc o tym, jak ja to odzyskam, to jest nie ma uzasadnienia z tego względu, że po wyborach, jeżeli bym wygrał i został burmistrzem, to mam otwartą drogę do tego, żeby spowodować, żeby te środki zablokować i żeby te środki się pojawiły u nas na tym, żebyśmy obwodnice budowali, bo my dzisiaj tych środków nie mamy, czyli nie mówimy o pieniądzach, które są, których nie ma. My będziemy mieli dopiero wtedy, jak obligacje któryś z banków kupi, bo na razie mamy 8 banków na celowniku, ale jeszcze nie wiemy, czy te obligacje, które bank kupi, a jeżeli by ich nie kupił, no to my jesteśmy bez środków na budowę tej obwodnicy, czyli trzeba się starać o nie. Czas mija. Na koniec tej debaty mam do obu kandydatów ostatnie pytanie. Jakie są wasze najważniejsze plany na tę nową, dłuższą, bo aż 5-letnią kadencję? Jako pierwszy odpowiada Jarosław Kielar. Najważniejsza rzecz, dokończenie obwodnicy, ona będzie dokończona. Czy będzie udział tutaj państwa, czy nie będzie. Jest już podpisana umowa i na 100% będzie ukończona. Rewitalizacja Fampry, myślę, że to już jest też temat, który został zrealizowany. W dalszej kolejności rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, które z programu niskoemisyjnego również jest realizowany i myślę, że to dla mieszkańców wszystkich będzie dość istotną sprawą i rekreacyjną, ale również związaną z bezpieczeństwem. Istotne, tak jak powiedziałem, budownictwo mieszkaniowe, bo to jest bardzo istotne. Budowa, kontynuacja budowy kanalizacji, duży projekt Kujakowic-Gortatowa, bardzo istotne. Walka ze smogiem, to jest program, który
gminie zrealizowane od wielu lat. Trzeba go jeszcze bardziej zmodyfikować po to, abyśmy mogli powiedzieć, że w Tuczborku jest zdrowe i czyste powietrze. Będziemy również starali się, aby nasze szkolnictwo, nasza oświata była jak na najwyższym poziomie, bo zdaję sobie sprawę, że edukacja daje nam przyszłość, a młode pokolenie jest chyba najważniejsze. Dziękuję. Pan Stanisław Konarski. No ja bym się tutaj podpisał pod tymi wszystkimi celami, które pan burmistrz chce osiągnąć, tylko jest jeden warunek, żeby te cele osiągnąć, to trzeba mieć pieniądze. My dzisiaj tych pieniędzy nie mamy z prostej przyczyny, że wypuszczamy te obligacje. Na dzień dzisiejszy, jeżeli byśmy nie wypuścili obligacji na 1 400 000, to nauczyciele w miesiącu wyborczym by zostali bez pensji. Jeżeli chcemy to wszystko zrealizować, to musimy myśleć, jak oddłużyć gminę, jak pozyskać środki, żeby zrealizować te zadania, o których pan burmistrz powiedział. I moim zadaniem będzie burmistrza zrobić wszystko tak, żeby te środki się pojawiły, żeby tą gminę oddłużyć, przede wszystkim zdjąć koszty i ciężar finansowy z tej obwodnicy, którąśmy budowali taką krwawicą. Bo niestety rząd PO-PSL nas zostawił samych, a może rząd Zjednoczonej Prawicy nam pomoże. To się okaże. Dzisiaj mówimy tylko o tych deklaracjach, ale ja w te deklaracje wierzę. Jeżeli one staną się faktem, to gmina Kluczbork odżyje i z tymi programami, które rząd proponuje i pan burmistrz po części wymienił, to my naprawdę ten Kluczbork ożywimy i będziemy oddychać pełną piersią, bo nie będziemy ściśnięci tym, że nie mamy po prostu środków na realizację tych zadań. To była debata wyborcza z kandydatami na burmistrza Kluczborka. Dziękuję obu panom. Dziękujemy bardzo. Zapraszam na kolejne debaty. Do widzenia.